To nasz dzisiejszy gość, Andrzej Bachleda, Underground z płyty Balanga. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Bachleda w naszym studiu, sercem bardziej sportowiec, czy jednak teraz muzyk? Oh. Nie wiem, już chyba tak samo, tak samo. Sercem i sportowiec, i muzyk. To o muzyce porozmawiajmy, bo ta płyta ukazała się na początku kwietnia, zresztą już pan był w naszym studiu, o tej płycie opowiadał. Płyta Balanga, płyta, która jakby no, tak trochę, trochę i, i z Francją wspólnego, i z Polską wspólnego ma, czyli... Tak jak jest tu Pana w życiu, prawda? Tak, oczywiście. No tak, tak się złożyło w moim życiu, że urodziłem się w Polsce. Wyjechaliśmy do Francji, tam żyję od dawna, a teraz no, po prostu żyję i tu i tam. I, i tak podróżuję dosyć dużo. A ja jestem ciekawy o tym nie, i chcę zapytać o te francuskie inspiracje, bo myślę, że właśnie na przykład w tym utworze, który przed chwilą, one jednak były słyszalne. Tak, to są typowo inspiracje jazz francuski, który się nazywa Jazz Manouche. We Francji to było zwłaszcza rozpowszechnione przez Django Reinhardt i Hot Club de France. Stefan Grappelli tam, tam grał. Ja gram z doskonałym skrzypkiem Karolem Dobrowolskim, który mieszka w Paryżu i dosyć dużo gramy w Paryżu. No i oczywiście staram się jakoś tam dorównać do, 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 do poziomu paryskiego, który jest bardzo wysoki. I no i. I jakoś żyjemy w tym, w tym nie wiem, w, tym, w tym folklorze takim francuskim, bo to można nazwać już jakby folklor francuski, ten styl muzyki. Gracie we Francji, ale teraz będziecie grać w Polsce, bo przed nami koncerty w Gdyni, w Warszawie, w Zakopanym i w Krakowie. Tak, tak, dokładnie. I to będą koncerty, które promują tę płytę? E, tak, Czyli tą muzyka... płytę już następną, bo już e, mieszamy ro, ten repertuar i nowy repertuar z, z grupą zresztą, która za chwilę ląduje e, na, na lotnisku tu w Okęciu, przy, przylatuje z Francji. I... To francuscy muzycy? E, francuscy muzycy, tak, tak. A jaka to będzie płyta w takim razie? To już zapytam o tę nową płytę, tak? bo już balangę znamy. To teraz co na nowej płycie, jaki materiał? E, Oczywiście utrzymuję mój styl, no bo staram się drążyć w tym moim stylu, który sobie wy, gdzieś tam wymyśliłem i to będzie styl um, jazz, może troszeczkę bardziej folkowy, folk, taki folk. Um, amerykański w którym dobrze się czuję. No i o, no, mieszanka taka, no taka jaką mam noszę ze sobą albo w sobie. To taka mieszanka kulturowa, która wynika no niejako z tego wszystkiego co się w tym życiu nagromadziło, a em, czego pan słucha we Francji? E, jakie to są te muzyczne francuskie inspiracje? Ehm... Różnych rzeczy, rzeczy słucham. Nie, nie słucham koniecznie tylko francuskiej muzyki, ale słucham. Teraz są fantastyczne radia, wszędzie można ich słuchać. Cały czas czegoś poszukuję, słucham na internecie, wyszukuję różnych rzeczy, bo są naprawdę. Doskonałe rzeczy, które może nie są bardzo znane na świecie, ale w, w różnych krajach. Dużo jest dobrej muzyki teraz w, w Quebec, w, w, w Kanadzie. Bardzo dużo dobrych artystów. W Szwajcarii mieszkam akurat na granicy szwajcarskiej. Tam, to, tam też dużo rzeczy dobrych się dzieje. No i, no i tak po prostu no, chodzę w... od, 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 od muzyka do muzyka. Czasami jak mi się coś bardzo spodoba, no to kupuję płyty. A w Polsce? A w Polsce... Słucham, e, z, zwłaszcza jazzu. No jazzu, no jazzu. Te, teraz byłem właśnie w klubie w, w Krakowie jazzowym na, na wspaniałym koncercie. Zapomniałem nawet, kto tam grał, ale, ale doskonały koncert I grają. Ja gram w niedzielę, oni grają w poniedziałek, to aż znowu w poniedziałek idę na ich koncert. E, czyli jednak sercem blisko jazzu. Dosyć blisko jazzu, tak, tak. jazz, no, muzyka jakaś klasyczna i, i lubię rock, rock, muzykę rokową bardzo lubię, zawsze słuchałem tego i dalej mi się to podoba. Te same rzeczy, te same grupy e, w, od Hendrixa, nie wiem, Led Zeppelin. Frank Zappa. Ale to już, takie, to już takie inspiracje, które gdzieś tam zostają z tyłu głowy, nie na... Tak, tak. nie muzycznie, nie na płycie, a w takim razie zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, no bo te koncerty, planowane są jeszcze kolejne koncerty? Teraz, no wracam po tej małej tutaj trasie do, do Francji, jadę na jeden koncert do Paryża i potem mamy przerwę, dłuższą do... do Przepraszam, zapomniałem do. Jak się mówi, wie, zapomniałem, jak się nazywa pierwszy miesiąc. Do stycznia. do stycznia. Mamy koncert w Paryżu dosyć duży, 14 stycznia. I potem mam serię koncertów w Paryżu koniec marca. Zaproszony jestem przez gitary, znaczy gazety gitarowe francuskie, które organizują z Guinnessem taki festiwal, i to przez parę dni trwa. I ja w tym. Akurat zostałem tego, teraz zaproszony na Czyli to. Czyli tak także. naprawdę teraz jest jedyna okazja, żeby posłuchać w Polsce. Teraz i mam nadzieję, że będzie kolejna trasa wiosną, no, ale następną to za wiosną. Za parę tak, miesięcy tak. dopiero, także zapraszamy teraz 5 grudnia Gdynia, 6 grudnia Warszawa, 7 zakopany i 8 kraków. A kiedy będziecie nagrywać tę nową płytę? Wiosną. wiosną coś. Czyli ta kolejna trasa to już będzie po nagraniu? Myślę, że przed nagraniem będzie jeszcze nas, albo w trakcie będę jakoś to roz, roz, rozkładał, tak w, w czasie, no, żeby było dosyć konfortowo. Właśnie zimo chce nad tym popracować teraz ostro nad następną płytą. Czyli materiał jeszcze nie tak do końca dopracowany, tak? Nie, bo oczywiście robię to w dwóch językach, także jest to dosyć długi proces. I, i, I chcę się do tego dobrze przygotować wokalnie, bo to, to, to jest... Nie, nie jest to dla mnie tak bardzo łatwe przejście z francuskiego na polski. I, francuski i, i, na co dzień, prawda? Mam francuski na co dzień, yy, polski... Yy bardzo kocham, ale muszę bardziej wypracować, jak się mówi wymowy, która Czyli nie jest łatwa trudność, w, w śpiewaniu, żeby wyśpiewać polski język jest nie jest większa to załatwiać. trudność w takim razie jednak po Polsku, tak? Tak, tak, troszeczkę. Yy, no to w takim razie, ale po Polsku będzie na tych koncertach tutaj u nas w Polsce. Tak, tak. No Chodzę, będzie po francusku, też. Będzie po francusku, po polsku i nawet troszeczkę po angielsku. No już. I będzie po prostu Balanga. Będzie balanga. To proszę Państwa, na tych koncertach, na które zapraszamy bardzo serdecznie, i mamy dla Państwa zaproszenia w Warszawie 6 grudnia i w Zakopanem 7 grudnia 22645-2266. A na który koncert Pan najbardziej czeka? Na wszystkie, na wszystkie. Już, no bo tutaj już... zakopany jest wśród tych koncertów, jednak nie ciągnie no, no Oczywiście, sercem. oczywiście, oczywiście tak. No, lubię grać w zakopanym, bo, bo tam zwykle jest pełna sala znajomych, ale, ale cieszę się no, na całą trasę teraz. No z niecierpliwością czekam na te koncerty, bo już tak się wszystko, jestem już od, od chwili w Polsce, bo graliśmy przed tym we Francji, przyjechaliśmy do Polski, znaczy koledzy dzisiaj przylatują. No, i, i już po prostu w tym momencie reguluje wszystkie ostatnie problemy przed koncertami. No, no dzisiaj już... nie mieliśmy kontrabasu, na przykład. co <laughs> także, takie ostatnie techniczne <laughs> ostatnie, problemy. Tak. No Ale to jest kontrabas. Jest także. już kontrabas, przyjechał tak. też. W takim razie, proszę Państwa, no to już tylko nic, czekamy na rozpoczęcie. Na pierwsze dźwięki to już jutro u muzyków w Gdyni o godzinie 20, a potem w Warszawie, w Zakopanym i w Krakowie, a my zapraszamy do Warszawy to 6 grudnia i 7 do zakopanego dworzec Tatrzański 22.6 45, 22, 66, Balanga. Będzie, ale nie tylko. Nie tylko. to na tych koncertach przygotowywanych, na które zaprasza nasz dzisiejszy gość, Andrzej Bachleda. No zapraszam. Ja dziękuję bardzo. No i zapraszam wtedy, kiedy będzie już ta nowa płyta. No, myślę, że następną jesienią. Chciałbym tak. Żeby tak, było. Ale dana. zwykle w życiu się inaczej wszystko wydarza, ale mam nadzieję, że następną jesienią będzie. Następna moja płyta. No to w takim razie czekamy na te płytę, słuchając Balangi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.